Jak wygląda współpraca wydawnictwa z autorami? Coraz więcej osób zwraca się do nas już z gotowym materiałem. Wówczas zbiera się kolegium wydawnicze, niezłomno co tydzień, raz w tygodniu, i wybrane osoby dyskutują na temat książek, czy będą one wydane, czy też nie. Pomimo tego, że w wydawnictwie Petrus są książki głównie naukowe, teologiczne, popularno-naukowe, są również bajki. Największą popularnością cieszą się bajki o królowej Jadwidze oraz 5 bajek taty o smokach na dobranoc i jedna o niczym. Najpiękniejsze bajki o gotowaniu w wesołym wydaniu. Niektóre z tych książek ukazały się w formie audiobooków, które czyta Jerzy Trela lub Marta Żmuda-Trzebiatowska.